Dzień dobry. Witam serdecznie na prezentacji systemu Warantikon. Ja nazywam się Alan Pajek i mam być przyjemność tym pierwszym, który prezentuje oficjalnie nasz nowy system. Więc opowiem dzisiaj, co stworzyliśmy i jakie mamy ambicje, czym się wyróżniamy i jak przekuwamy praktykę i doświadczenie w produkt. Postaram się przeplatać prezentację slajdów migawkami z aplikacji, tak abyśmy mogli zobaczyć, jak wygląda system i jakimi możliwościami dysponuje. Najważniejsze jest to, że system Warantikon to system serwisowy, więc ma on nam pomagać w codziennej pracy serwisu, której towarzyszy wiele problemów natury takiej operacyjnej lub bardziej technicznej. Mowa tutaj o zdalnej diagnostyce sprzętu, automatyzacji pewnych czynności, czy ogólnie o pracy zdalnej, która w tym momencie jest dosyć popularna. Później istotny jest pewnie dostęp do dokumentów, najlepiej takich zdigitalizowanych i odpowiednio poukładanych, skategoryzowanych. To niby prozaiczne zadanie, ale czy na pewno to łatwo zapewnić i czy na pewno firmy, w szczególności te serwisowe, nie mają z tym problemu? Jak zapewnić taką ciągłość pracy urządzeń? To jest takie podstawowe pytanie, które nam przyświecało podczas budowania tego systemu. I kolejnym punktem było to, jak ograniczyć pracę człowieka do niezbędnego minimum. Po drugie, tak naprawdę okazało się być pytaniem kluczowym w świetle przede wszystkim tej automatyzacji i coraz większych oczekiwań rynku względem szybkości działania. Rozwiązanie, jakie proponujemy, to system, który skategoryzowany jest w klasie Field Service Management, czyli jest to tak zwana klasa FSM, której towarzyszy lub która może być powiązana w jakimś stopniu z innymi klasyfikacjami, wśród których popularna jest teraz coraz bardziej również klasyfikacja CMMS. Zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej. Tam znajduje się bardzo dużo informacji i szczegółowych opisów na temat tych poszczególnych klas. No ponieważ co jest niezwykle ważne podczas wyboru takiego systemu serwisowego, to ta świadomość właśnie, z czym mamy do czynienia i czego tak naprawdę potrzebujemy. Systemy klasy FSM zyskały już dosyć duże grono zwolenników na całym świecie. Zrobiliśmy sobie pewną analizę i ta analiza miała na celu zweryfikowanie, czy nasz produkt jest czymś, co jest dostępne ogólnie, czy raczej nie. No i okazało się, że rynek FSM dzieli się na takie dwie takie duże grupy produktów software'owych. Jedna zamknięta jest w obszarze mechanizmów ERP, no i z tych mechanizmów korzystają te większe instytucje, które posiadają dosyć zasobny portfel. No i tutaj mamy do wyboru takie systemy jak SAP czy IFS. No te funkcjonalności oczywiście nie są tak mocno skoncentrowane na takich prozaicznych, przyziemnych działaniach firm serwisowych, no i również wymagają naprawdę istotnych nakładów finansowych na to, żeby taki system wdrożyć. Często jest to troszeczkę ponad możliwości takich firm, szczególnie z tego sektora SMB. I co robią firmy z sektora SMB? No to przede wszystkim przeszukują internet, tak? Poszukują tego, jakiego systemu, jakie funkcjonalności posiadają poszczególne systemy, czy w ogóle są takie systemy dostępne na rynku. No i oczywiście tutaj znajdujemy również dosyć ciekawy wachlarz rozwiązań. Te rozwiązania czasami są bardzo prostymi narzędziami tabelarycznymi, troszkę tak, jakbyśmy chcieli się zagrejdować z pracy na notatniku czy na arkuszu Excelowym. Myśmy chcieli dostarczyć rozwiązanie, które będzie
właśnie umożliwiało wejść na troszeczkę wyższy level dla takich firm serwisowych, które w pewnym sensie posiadają jakieś rozwiązania, tylko że te rozwiązania nie nadążają za postępem technologicznym oraz za oczekiwaniami klientów, którzy no, oczekują coraz wyższej jakości, coraz szybszego działania, a najlepiej bez obsługowego z punktu widzenia samego klienta. Czyli wszystko ma się dziać automatycznie, bez jakiegoś zbędnego komunikowania się z klientem albo przy komunikacji ograniczonej do niezbędnego minimum. I może takim dosyć dobrym przykładem jest to, co robiliśmy i co nadal robimy w firmie Edico. Ja mam przyjemność pracować z zespołem Edico już od ponad 10 lat. Stale się zmieniamy, rozwijamy bardzo dynamicznie i czy coś w tym dziwnego i dlaczego właśnie wspominam o Edico? No ponieważ firma koncentruje się na sprzęcie drukującym i te doświadczenia, które zebraliśmy, pozwoliły nam wygenerować taką plejadę oczekiwań względem systemu, która stała się dla nas jakby inspiracją i motywacją do działania, w szczególności w kontekście systemowym, tak? Czyli jak dobrać system, czy jest taki system na rynku, który pozwoli okiełznać tego typu maszyny. No co ciekawe, okazało się, że drukarka to wcale nie jest takie proste urządzenie, w szczególności ta drukarka wielofunkcyjna. Ona w jakimś stopniu może być porównana nawet do samochodu, czy to osobowego, czy to ciężarowego. No i ponieważ czynności, jakie są do wykonania przy urządzeniu wielofunkcyjnym, w pojęciu takim bardzo systemowym są analogiczne. A że tych urządzeń, tak kolokwialnie powiedziawszy, polu mamy coraz więcej i aspiracje pewnie każdego właściciela firmy serwisowej są takie, żeby tych urządzeń było coraz więcej, no to zaczyna nam się pojawiać problem pod tytułem, czy zatrudniać kolejnych ludzi do wykonywania takich trywialnych czynności, często monotonnych, które można zautomatyzować, no czy właśnie zainwestować w system. My mamy doświadczenie już w zakresie tworzenia takich systemów, ponieważ z sukcesem skomercjalizowaliśmy aplikację MPS Satellite, której głównym zadaniem jest monitoring właśnie tych urządzeń drukujących. No i te doświadczenie również pozwoliło nam zebrać jakby tak sobie dostosować do możliwości systemów również serwisowych to, jakie dane jesteśmy w stanie pozyskiwać z monitorowania urządzeń. Ponieważ te urządzenia stają się coraz bardziej zaawansowane, coraz bardziej czasami przerastają nawet przeciętne urządzenie typu komputer, tak? No bo teraz już mówimy również o telefonach komórkowych. Te silniki, które są zaimplementowane w drukarkach, często są bardziej zaawansowane niż nam się to wydaje i gromadzą bardzo potężną ilość informacji. To spektrum danych, które zazwyczaj gromadzimy z poziomu MPS Satellite, gdzie ta nasza aplikacja tak naprawdę plasuje się w kategoryzacji tych systemów CMMS, ponieważ też już pozyskujemy coraz więcej zapytań w kontekście Warantikona co do branż przemysłowych, to ta nomenklatura CMMS staje się bardzo istotna. Ponieważ to, do czego dążymy, to jak najszybsza reakcja w kontekście awarii urządzenia. No i w Edico to stało się dosyć istotne nie tylko w kontekście właśnie awarii, ale również w kontekście rozliczania tej pracy, którą świadczymy. Tak więc wykorzystujemy systemy do monitoringu po to, żeby przekazywać te dane, które uzyskujemy z tych systemów do systemu Warantikon. To, czego
żeśmy nie znaleźli wśród systemów w tym momencie już można powiedzieć konkurencyjnych, to właśnie ta automatyzacja, czyli jak pozyskiwać automatycznie dane z urządzeń i jak je przetwarzać automatycznie w systemie serwisowym, żeby system wygenerował nam adekwatne wnioski, co zrobić, jak zrobić, kiedy to powinno być zrobione. No i w kolejności już przeprocesować całe zadanie, współgrając z tymi danymi metrycznymi, które uzyskujemy z monitoringu. Warantikon to tak naprawdę już narzędzie, które działa od Wedico od 2019 roku. Jego development zaczęliśmy gdzieś na przestrzeni roku 2017 i tak naprawdę ta geneza docierania do tego, jak powinien wyglądać ten system, jest dosyć ciekawa i tak naprawdę mógłbym długo na ten temat opowiadać. Jednym z elementów bardzo istotnych stało się między innymi to, że problemem była kwestia rozliczania umów, tak? Czyli jeżeli już nawiązujemy te umowy długoterminowe z klientami, mamy ich dosyć dużo, budujemy swoją strategię w przypadku urządzeń drukujących w stylu MPS-owym, czyli rozliczamy klienta od wykonywanych kopii i w ramach tego dostarczamy spektrum usług, no to fajnie by było, żeby ten system był przygotowany do tego, żeby pokazywał, jakie te umowy posiadamy, jakie urządzenia są w zakresie tych umów obsługiwane i jak powinny być te umowy rozliczone. A co najważniejsze, powinny zostać w kolejności również rozliczone i zafakturowane. No i teraz, jak to zrobić i czy takie systemy już istnieją? No, z naszych analiz wynika, że okej, może istnieją, ale są niesamowicie kosztochłonne i stwierdziliśmy, że możemy tak naprawdę podjąć tą decyzję, żebyśmy wykonywali ten system we własnym zakresie, no ponieważ mamy całkiem ciekawy, już skonstruowany zespół deweloperski. No i wyselekcjonowaliśmy całą plejadę funkcjonalności, które okazały być się takimi kategoriami i takimi parametrami wyróżniającymi nasz system. Zachęcam również do odwiedzenia strony. Tam jest bardzo szczegółowo każdy z tych modułów opisany, co robimy w zakresie rozliczania umów, co robimy w zakresie monitoringu czy obsługi zadań. Ja podczas dzisiejszej prezentacji pokażę kilka z tych modułów tak naprawdę niemalże na żywo i troszeczkę o nich opowiem. Natomiast oczywiście, jeżeli będą jakieś pytania lub oczekiwanie zagłębienia się troszeczkę bardziej w konkretny moduł, to jesteśmy do Państwa dyspozycji. To wszystko, o czym mówię, jest zgodne tak naprawdę ze strategią firmy. Chcemy dzielić się tymi doświadczeniami, kompetencjami, jakie zebraliśmy. Trochę powielamy te doświadczenia, jakie nabyliśmy przy wprowadzaniu do sprzedaży systemu MPS Satellite. Bo Warantikon stał się także produktem z dużym potencjałem komercjalizacji i chcemy, aby stał się on istotnym produktem na rynku nie tylko naszym krajowym, ale również międzynarodowym. Chcemy zaspokoić nie tylko potrzeby firm serwisu urządzeń drukujących, ale również firm serwisujących inne produkty. No a jak to zrobimy, to również jest pytanie, które tak naprawdę któremu mogłoby być poświęcone oddzielne spotkanie. W tym momencie to co ważne, już wspomniałem kilka razy, do komercjalizacji, jak wiemy, potrzebny jest serwis internetowy, w którym będzie zebrana pula odpowiednia informacji. Stworzyliśmy taki serwis, on już funkcjonuje od ponad miesiąca online. Jest tam bardzo dużo wiedzy, bardzo dużo opisów tego, jak to robimy. I dla wszystkich zainteresowanych wystarczy wejść na stronę, wypełnić krótki formularz,
abyśmy dostali tą informację, czego Państwo oczekujecie od systemu, żebyśmy mogli go wycenić i przeprocesować cały ten proces związany z uruchomieniem takiego systemu. Strona oczywiście jest tłem, tak, dla docelowego systemu, który będzie dostępny również w wersji chmurowej i on-site. No i co najciekawsze, będzie również dostępny w wersji hybrydowej. O tej wersji hybrydowej za chwilkę powiem, natomiast teraz przechodzimy do takiej prezentacji tego, co się dzieje po pierwszym uruchomieniu systemu, po zalogowaniu się loginem i hasłem. Dostajemy się na pulpit i tutaj mamy w pierwszej kolejności najważniejszy element, czyli takie dosyć rozbudowane menu, którego elementy, które są dostępne dla użytkownika, oczywiście są uzależnione od poziomu uprawnień. Mamy cztery sekcje pozwalające na szybkie dotarcie do tych modułów, z którymi chcemy pracować. No i mamy tutaj sekcję CRM, dedykowaną kontrahentom, sekcję obsługi klienta, zarządzania produktem i elementy business intelligence, które są tutaj w tym momencie bardzo rozbudowywane, więc jeszcze w większości nie widać w menu. W systemach serwisowych często pracujemy przede wszystkim z produktem, a te, z które lubimy pracować, możemy sobie dodać do ulubionych produktów i taką zakładkę wywołać. No i w tym momencie wcielamy się, załóżmy, w rolę dyspozytora. Wyobrażamy sobie, że otrzymujemy zgłoszenie dotyczące jednego z produktów. No i to, co musimy zrobić, to oczywiście zgłoszenie dotyczące konkretnego numeru seryjnego. I zauważcie Państwo, że wystarczy, że wprowadzimy numer seryjny do systemu i podpowiadają nam się wszystkie już parametry relacji z tym produktem. Pola automatycznie zostają ograniczone do wybranych, do sugerowanych i dostosowanych do poprzednich parametrów elementów, czyli widzimy tych pracowników z tej firmy, którzy zgłaszają dane żądanie, jak również te, z którymi możemy, tych, z którymi może powinniśmy się skontaktować w celu rozwiązania problemu. Uzupełniamy wszystkie parametry zgłoszenia i zgłoszenie zostaje dodane do naszej listy. No i oczywiście możemy przejść do widoku takiego zgłoszenia, z poziomu którego możemy sobie już zarządzać tym zgłoszeniem i je procesować. To, co tutaj jest dosyć istotne, to to, że do każdego zgłoszenia widzimy wszystkie relacyjne elementy związane z tym zgłoszeniem, czyli nie tylko urządzenie, ale również zadania, pliki, czy kto jakiekolwiek zmiany wykonywał. No i oczywiście możemy dodać do takiego zgłoszenia zadanie. Dodając zadanie, wiemy już, jakiego urządzenia dotyczy, więc możemy sobie przejrzeć zgłoszenia, zadania, jakie były wcześniej realizowane, oraz możemy to zadanie już nieco bardziej uszczegółowić, czyli z poziomu jakby dostępnych kategorii możemy sobie wybrać typ, możemy sobie określić priorytet tego zgłoszenia, zlecenia i tak naprawdę zastosować je w jakimś stopniu w czasie. No i tak naprawdę w tym momencie możemy dodać jedno lub więcej zadań do konkretnego zgłoszenia, ponieważ jak wiemy, zgłoszenie może dotyczyć wielu urządzeń, może dotyczyć różnych typów czynności, jakie powinny być wykonane, więc system taką relację wspiera. Umożliwia również już na etapie prowadzenia zlecenia dodawanie różnych dokumentów, modyfikowania etapu tego, statusu tego zgłoszenia, anulowanie lub procesowanie dalej. Wszystko jest oczywiście w jakimś stopniu powiązane z tym, kto zgłoszenie prowadzi, jakie to zgłoszenie jest. Oczywiście w momencie, w którym zadanie jest procesowane, możemy przechodzić sobie dynamicznie do poszczególnych urządzeń, które serwisujemy, aby zapoznać się z metrykami tych urządzeń, czy szczegółami technicznymi, czy historią zgłoszeń.
Możemy również dodać notatkę, komunikat, który będzie albo publiczny, albo prywatny. Tutaj jakby jest to jeden z takich wyróżniających nasz system mechanizmów, ponieważ czasami potrzebujemy podzielić się z kimś informacją, co robimy przy tym urządzeniu, albo nie wiem, możemy coś napisać na temat użytkownika tego urządzenia, czyli lokalizacji. No i co najważniejsze, tę notatkę możemy potraktować jako prywatną, czyli będzie ona dostępna tylko nam, albo możemy potraktować ją jako publiczną i wtedy udostępniamy tę notatkę wszystkim użytkownikom, którzy pracują w systemie, czyli naszym pracownikom. No i jak widzimy, z poziomu pulpitu też jesteśmy w stanie przejrzeć te notatki, które zostały zarejestrowane jako ostatnie. No i może teraz to jest dobry moment, żeby troszeczkę omówić to, co się dzieje na pulpicie, bo jest on dosyć precyzyjnie dostosowany w tym momencie do tego właśnie, jak pracuje firma serwisu urządzeń drukujących. Ten pulpit może być spersonalizowany, czyli w zależności od tego, jaki serwis prowadzimy, to możemy sobie troszeczkę na tym pulpicie dostosowywać to, co chcielibyśmy widzieć, natomiast to jest też temat na oddzielne spotkanie. Natomiast to, co tutaj widać, to przede wszystkim oczywiście lista zadań, tak? Czyli ja, logując się do systemu, widzę swoje zadania, widzę, na jakim one są etapie i mogę oczywiście podejmować je, kontynuować wykonywanie tych zadań zgodnie z instrukcją dyspozytora, czy nawet systemu jakby automatycznego. Następny widget, który jest dostępny, to już wspomniane notatki, więc już więcej na ten temat nie będę w tym momencie opowiadał. Oraz mamy tutaj taki fajny wykres, który prezentuje nam analizę statusu zgłoszeń. Widzimy, ile mamy nowych zgłoszeń, ile jest już zaakceptowanych, ile w toku. No i co ciekawe, ile przeterminowanych, tak? Czyli system kontroluje to, że ma jakiś poziom SLA, który oferujemy względem danego zlecenia i na podstawie tych wszystkich parametrów czasu, jakie w systemie gromadzimy, szacujemy i wskazujemy, że mamy jakieś tam zadania, które zgłoszenia tak naprawdę, które są przeterminowane. Żeby troszeczkę więcej dowiedzieć się o tych modułach, których już troszeczkę dotknąłem, oczywiście zapraszam na stronę internetową. Tutaj delikatnie zademonstruję Państwu, jak to wygląda. Każdy moduł jest opisany. Możemy sobie poczytać na temat tego, jakie funkcjonalności on oferuje. Dosyć szczegółowo. Staraliśmy się to zrobić jak najbardziej szczegółowo, natomiast nie wchodząc w takie detale techniczne, tak? Czyli raczej szczegółowo, ale biznesowo. No i być może to jest dobry moment teraz, żeby powiedzieć troszeczkę więcej o tym, co nas wyróżnia. Oczywiście zarządzamy zgłoszeniami i zadaniami. To jest podstawowa funkcjonalność w kontekście systemów serwisowych. Natomiast robimy to w sposób troszeczkę bardziej automatyczny. Tak? Automatyczny monitoring jest tutaj najważniejszym punktem odniesienia. Ponieważ jakby te dane, które zbieramy, one pozwalają nam, zbieramy z systemów monitoringu, czy nawet bezpośrednio z drukarek, czy z urządzeń, możemy na podstawie tych danych metrycznych, które gromadzimy, wykonywać pewne analizy, tak? Możemy wychwycać anomalie, możemy wychwycać zdarzenia, które nas bardziej interesują i system jest tak zaprojektowany, aby te zgłoszenia tworzyć względnie automatycznie. Tutaj pojawia się taka funkcjonalność pod tytułem automatyczny dyspozytor. Oczywiście potem mamy zagadnienia związane z takimi klasycznymi elementami, czyli inwentaryzacja nie tylko samego sprzętu, magazynu, ale również tych umów. Mamy również kwestie związane z zarządzaniem gwarancjami. To jest też coś, co bardzo wyróżnia system, bo wydaje mi się, że
jest to taki aspekt często ignorowany w systemach serwisowych. Warantikon, jak sama nazwa wskazuje, jego myśl przewodnia to również była gwarancja, tak? I ta gwarancja może być kontrolowana z poziomu oczywiście terminu jej wygaśnięcia. Klasyfikujemy tę gwarancję, czy to jest nasza gwarancja serwisowa, czy gwarancja producenta, jak ona długo trwa. Potem mamy też zaimplementowany mechanizm związany z tym, jakie powinny być spełnione parametry, aby ta gwarancja została utrzymana, czyli te cykliczne przeglądy, jakie musimy wykonywać, lub jaki jest ogólnie lifetime naszego urządzenia. Te wszystkie parametry zbieramy i one przekładają się na czynności związane z tym, kiedy, jakie zlecenia, czy tam zgłoszenia powinniśmy procesować. To, co wyświetliłem teraz i zaznaczyłem na kolor czerwony, to są te takie elementy, które są najbardziej wdzięczne z punktu widzenia automatyzacji. Te dane metryczne, które gromadzimy, jak wspomniałem, pozwalają nam na generowanie pewnych wniosków, czy to biznesowych, czy to tak naprawdę logistyczno-operacyjnych. Chcemy wiedzieć, kiedy urządzenie przekracza jakiś swój próg użytkowania, czy drukuje w stopniu w miarę zrównoważonym, czy ma jakieś piki planowane, no jakie materiały eksploatacyjne musimy w tym kontekście dostarczać, tak i kiedy musimy je dostarczać. Wszystko to system stara się w tych czynnościach użytkownikowi pomagać. No i druga sekcja takich funkcjonalności, które również wydaje mi się są bardzo istotne i często ignorowane z perspektywy twórców systemów, a jak wiemy w tym momencie w naszych obecnych realiach, że tak powiem, pandemicznych, bardzo istotne, czyli dostęp do plików i zasobów wiedzy firmy, które są związane z danymi urządzeniami. Coraz ważniejsze jest to, abyśmy płynnie przekazywali pewne informacje do technika czy do inżyniera, który procesuje zadanie, i budując takie repozytorium w systemie, tworzymy pewną bazę wiedzy, którą szybko możemy udostępnić właściwym osobom, tak? Czyli czy to są jakieś specyfikacje urządzeń, czy to są instrukcje techniczne, czy to są chociażby sterowniki lub firmware do urządzeń, wszystko to możemy w repozytorium umieścić i odpowiednio skategoryzować, a potem sobie dynamicznie wyszukiwać również we współpracy z systemami OCR. Wszystko to w nowoczesnej systemistyce, która mam nadzieję, że przypadnie większości użytkowników do gustu. To, co ważne również, to to, że oczywiście, jak już to chyba jest takim zwyczajem, że do każdego systemu nowoczesnego powstaje aplikacja mobilna, my też taką aplikację dostarczamy. Aplikacja, którą w pierwszej kolejności dostarczamy użytkownikom, to tak zwany mobilny serwisant, czyli raczej jest ona dedykowana tym użytkownikom, którzy pracują w terenie, po to, aby dosyć precyzyjnie kontrolować ich czas pracy, czy to na bieżąco kontrolować poziom realizacji danego zgłoszenia czy zadania, oraz oczywiście potwierdzać zgłoszenie przez użytkownika, czyli minimalizujemy tą część papierową, ograniczamy ilość drukowanych zleceń na rzecz aplikacji mobilnej. To, co również jest bardzo istotne, to to, że zintegrowaliśmy system z aplikacją Subiekt GT od firmy Insert. Jest to pierwsza integracja, którą wykonaliśmy, ale nie jedyna. Również będziemy udostępniali integrację z innymi systemami
czy to takimi bardziej z klasy ERP, jak subiekt, albo nawet z systemami dystrybuowanymi w chmurze, czyli takimi jak chociażby fakturownia, czy inne, które pomagają nam zarządzać dokumentami finansowymi. W tym momencie pojawia się tutaj dosyć szeroka plejada powiązań, ponieważ no, wszystko zależy od specyfiki systemu, z jakim się integrujemy, czy on posiada mechanizmy magazynowe, czy posiada mechanizmy kadrowe. W zależności od tego, co posiada, to z tym możemy się zintegrować. W tym momencie już od tak jak wspomniałem, od kilku lat pracujemy w sposób zintegrowany z systemem Subiekt. Wytestowaliśmy to wewnętrznie. Podjęliśmy również współpracę z firmą Insert po to, żeby wspólnie z nimi rozwijać tą aplikację w kontekście również planów firmy Insert. No i w kontekście tego, że chcemy udostępniać nasz system w chmurze, a Insert niestety jeszcze do tej chmury nie jest przygotowany i prawdopodobnie nie będzie. I tutaj pojawi się perspektywa związana z naszymi propozycjami wdrożeniowymi. Za chwilę o nich wspomnę, ponieważ ja wiem, że często dosyć ważną kwestią jest to, jaki będzie ten deployment naszej aplikacji serwisowej. Wiele firm serwisowych oczekuje wdrożenia na poziomie on-site i oczywiście jesteśmy w stanie to zrobić, natomiast no, trzeba mieć świadomość tego, z czym to się wiąże i jakie to są ograniczenia. I znaleźliśmy pewne rozwiązanie, które może spodobać się przede wszystkim tym użytkownikom, którzy chcą firmę troszeczkę unowocześnić i które już są trochę bardziej otwarte na te mechanizmy chmurowe. Stworzyliśmy architekturę systemu Varanticon w kontekście tak zwanej chmury hybrydowej. Co to tak naprawdę oznacza? To, że wykorzystujemy również infrastrukturę klienta, tak? Zostawiając te kluczowe zasoby na serwerze własnym klienta. Mowa tutaj jest oczywiście o tych mechanizmach typu ERP, czyli jeżeli posiadają Państwo system chociażby subiekt, to zostaje on na Państwa serwerach. To, co jedynie potrzebujemy, to wykorzystanie naszego pluginu, czyli tak zwanego Varanticon ERP plugin. W przypadku subiekta potrzebna jest również sfera do subiekta i subiekt i baza danych oczywiście, która oczywiście jest w Państwa infrastrukturze. Dodatkowo potrzebny jest do tego uruchomienia tego pluginu jeden użytkownik subiekta, czyli te parametry muszą być spełnione, abyśmy mogli wykonać komunikację i w tym momencie przenosimy się za pomocą czy to połączenia NAT-owego, czy VPN-owego do naszej chmury. Tutaj tworzona jest indywidualna baza danych dla każdego klienta, który z nami współpracuje i powstaje instancja, którą nazywamy Varanticon Cloud. To, co w chmurze się wtedy dzieje, to utrzymywany jest kod, obsługiwana jest również poczta elektroniczna i ta poczta jest dosyć istotnym elementem w kontekście tej automatyzacji. Tak, jeżeli zdecydują się Państwo na współpracę z nami w zakresie monitoringu urządzeń drukujących z wykorzystaniem MPS Satellite, wówczas potrzebujemy właśnie skrzynki pocztowej, na którą przekazywane są wszystkie raporty z satelitek od Państwa klientów. Varanticon wtedy komunikuje się z taką skrzynką pocztową, odbiera te wszystkie raporty i prezentuje je już u siebie w systemie. Udostępniamy w systemie również API, czyli możecie Państwo, nie wiem, zaimplementować u siebie na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy, czy jakąkolwiek inną część taką biznesową, która będzie Wam niezbędna do pracy, a chcielibyście powiązać te dane również z systemem Varanticon, czy tam z tymi procesami, które
Warranty supportuje. Personalizujemy ten system, czyli oczywiście możecie Państwo decydować o tym, czy chcecie korzystać z dostępu do systemu z domeny Warranty.com, czy chcecie swoją domenę wydelegować na nasz system, tak aby załóżmy dopisać przedrostek serwis, czy tam wsparcie dla Państwa domeny i wtedy system jest tak jakby spersonalizowany pod Wasze potrzeby. No i oczywiście w chmurze również utrzymywane jest to repozytorium plików. To jest niestety dosyć istotne, ponieważ w momencie, w którym udostępniamy aplikację mobilną, to ona powinna mieć dostęp online, tak? Czyli jeżeli nie będziecie Państwo chcieli wystawić swoich zasobów online, no to taka aplikacja mobilna nie jest w stanie się wtedy do nich dobrać. Stworzyliśmy tą hybrydę po to, aby zabezpieczyć środowisko klienta, czy to użytkownika systemu Warranty.com i żeby te dane, które są do wydzielenia do aplikacji mobilnych, były dostępne w chmurze, ponieważ wtedy na żądanie taka aplikacja pozyskuje te informacje, które w danym momencie potrzebuje. No i oczywiście do systemu Warranty.com został również stworzony tak zwany Warranty.com portal, czyli taka część administracyjna, gdzie generujemy licencje, gdzie generujemy plugin, który będzie dostosowany do Państwa licencji. No i tutaj z tego poziomu zarządzamy również dostępem mobilnym, tak? Czyli po zainstalowaniu aplikacji mobilnej na urządzeniu, na telefonie czy tam tablecie Państwa inżyniera, trzeba taką czynność aktywować, czy taki dostęp aktywować z poziomu tego portalu. Jak widzicie Państwo, to jest dosyć takie niestandardowe podejście, ponieważ w jakimś sensie zostawiamy te zasoby najbardziej kluczowe w infrastrukturze klienta, natomiast pojawia się również ta część chmurowa i to nazywamy właśnie hybrydą. Staraliśmy się tak tworzyć system, aby był on dostosowany do etapu dojrzewania firmy, tak? Nie tylko tego do dojrzewania technologicznego, ale również do rozwoju samej firmy. Dlatego też aplikacja została jakby podzielona na pewne pakiety i w każdym z tych pakietów dostępne są określone funkcjonalności. Policzyliśmy te funkcjonalności. Jak widzicie Państwo, mamy około 79 funkcjonalności dla takiego użytkownika najbardziej profesjonalnego, czyli takiego, który korzysta prawie ze wszystkich funkcjonalności systemu. To jest najbardziej wymagający klient, ale stworzyliśmy również tą mechanikę, która umożliwia i mikrofirmie, i firmie takiej klasycznej SMB wykorzystanie pewnych funkcjonalności współpracujących z ERP-em lub nie. Bo to, co najważniejsze, Warranty.com nie musi współpracować z waszym ERP-em, jeżeli tego nie chcecie. Tak? Jeżeli taka decyzja zapadnie, wtedy Warranty.com generuje chociażby w przypadku tych umów raport z rozliczenia umowy i taki raport zawiera kwotę do faktury, którą wystarczy wprowadzić w systemie finansowym i rozliczamy klienta. Jeżeli natomiast procesujemy całe rozliczenie umowy w systemie, wówczas wiemy, czy klient zgadza się na fakturę elektroniczną, wiemy na jaki adres wysłać taką fakturę i w pełni proces rozliczenia jest wspierany przez system. Z takich ciekawostek stworzyliśmy również system w ten sposób, żeby był on zdatny do, żeby był on przydatny, może to jest lepsze słowo, dla użytkowników domowych. Czyli wyobraźmy sobie, że mamy w środowisku domowym całe spektrum urządzeń, klasy takiej AGD czy tam RTV i potrzebujemy mieć dostęp do informacji o tych urządzeniach, tak? Czy tam rachunki, faktury i co najważniejsze, gwarancje. Wspomniałem już o gwarancjach kilkakrotnie i wydaje mi się, że to jest jeden z ciekawszych aspektów, o którym teraz warto wspomnieć. Inwentaryzacja w Warranty.com jest wykonywana na wielu płaszczyznach. Tak? Pierwsza warstwa to te
karty produktowe, czyli tworzymy sobie kartę, która specyfikuje nam typ urządzenia. W przypadku urządzeń oczywiście tutaj klasyfikujemy w jakimś sensie model, no i pod tym modelem ukryte będą już konkretne rekordy, czyli konkretne produkty z urządzeniem seryjnym. I jak widzimy w tym momencie na ekranie, widzimy okres gwarancji poszczególnych urządzeń, kiedy on wygasa, widzimy szczegółowo numer seryjny oraz to, gdzie znajduje się w danym momencie dane urządzenie. I wywołując odpowiednią zakładkę, możemy tą kartę modyfikować. Możemy w pełni zarządzać tą kartą, definiując jej parametry cenowe oraz elementy związane z tą gwarancją, tak? Czyli jakiej gwarancji może to dotyczyć. Wtedy widzimy fajny wykres, który pokazuje nam analizę tej gwarancji, czyli ile mamy produktów, ile jest aktywnych gwarancji, ile zaraz wygaśnie, dzięki czemu jesteśmy w stanie jakoś tam zwinnie zarządzać tymi czynnościami, które pewnie z perspektywy firmy serwisowej mogą być istotne z punktu widzenia finansowego oczywiście. No i tutaj wybierając jeden z tych produktów, przechodzimy już do konkretnego produktu, widząc jego szczegóły. Widzimy oczywiście tutaj, że gwarancja wygaśnie w ciągu 10 dni. No i jak widzicie Państwo, jest dosyć dużo takich danych relacyjnych. Widzimy przepływ licznikowy, widzimy zestawienie również materiałów eksploatacyjnych. Mamy bardzo dużo wykresów związanych z obciążaniem takiego urządzenia, dzięki czemu możemy wychwycać pewne trendy, pewne anomalie i oczywiście wchodzić w pewne szczegóły, chociażby wydruków w konkretnych dniach. Widzimy, że również jest określony ten device limit, czyli taki lifetime urządzenia. I ten lifetime wskazuje nam, że urządzenie już przekroczyło zalecany swój próg, załóżmy, pracy. Widzimy wszystkie liczniki, jakimi dysponuje urządzenie, pod warunkiem oczywiście, że system współpracuje z systemem monitorującym. No my oczywiście rekomendujemy w tym momencie, ponieważ jesteśmy najmocniej zintegrowani z naszą autorską aplikacją MPS Satellite. Liczniki związane z produktem to dosyć ważny punkt w systemie. Ich analiza dostępna jest w bardzo wielu miejsc i co najważniejsze, posiada tą relację w przypadku modułu gwarancji, modułu rozliczania umów czy modułu prowadzenia zgłoszeń. Na każdym etapie tak naprawdę rozliczenia umowy ważny jest ten licznik. Na każdym etapie zarządzania gwarancją również, tak? Ponieważ gwarancja może wygasnąć w określonym terminie lub po uzyskaniu określonego przebiegu, tak jak to się dzieje w przypadku samochodów chociażby. Możemy się zapoznać z całą listą tych urządzeń, które mamy objęte gwarancją, no i przechodzić sobie dynamicznie do poszczególnych tych urządzeń, zapoznając się ze szczegółami ich pracy. No i to, co również już wspomniałem kilkakrotnie, w tym miejscu również pojawi się kwestia zarządzania informacją i tą wiedzą, czyli troszeczkę pokażę, jak działają repozytoria w systemie. W tym momencie, żeby pokazać, jak to wygląda, no, uruchomię jeden z produktów. I widzimy, że w tym momencie nie mamy w tym miejscu żadnych plików, ale możemy je przypisać. Czyli załóżmy, że mamy sobie takie urządzenie, które już jest trochę historyczną produktem i chcemy wyposażyć system w broszurę i w instrukcję obsługi takiego urządzenia. Wprowadzamy sobie te pliki do systemu.
I one po pierwsze będą dostępne z poziomu tej karty produktu, a po drugie będą dostępne z poziomu repozytorium. Czyli w pierwszej kolejności zobaczymy dokładnie te pliki, które wprowadziliśmy, ale możemy również z nimi sobie pracować. Czyli jak wejdziemy do całego repozytorium, zobaczymy wykaz dokumentów i plików, jaki sobie stworzyliśmy. Możemy sobie konkretny dokument uruchomić, podejrzeć oraz go skategoryzować, wybrać określone parametry, które również są dla nas dedykowane. Sami sobie stworzymy to drzewko wedle potrzeb, jakie posiadamy. Możemy sobie troszeczkę uprościć tą nazwę, ponieważ często te pliki są dosyć dziwnie nazywane, więc już nie ma potrzeby ich modyfikować. System wspiera modyfikację nazwy i po zapisaniu ten plik będzie dostępny z poziomu zarówno tego repozytorium, jak i z poziomu konkretnej karty produktu. Możemy sobie, tak jak wspomniałem, na bieżąco edytować ten produkt, możemy sobie zmieniać wszystkie parametry w zależności od tego, jaka jest charakterystyka pracy z danym produktem. Repozytorium posiada dosyć szeroką perspektywę zastosowania. Tutaj mam nadzieję, że widać tą pewną analogię z systemami DMS czy workflow. To jest aspekt bardzo ważny, szczególnie w module pracy zdalnej, tak jak już wspomniałem. Natomiast zaczęliśmy od tego, ponieważ zauważyliśmy, że jest to jeden z ważniejszych elementów jakby wspomagających taką pracę operacyjną. Natomiast idąc dalej, zastanawiamy się, czy rozwijać system w kierunku systemu workflow czy DMS. No i to jest takie pytanie już natury pewnie przyszłościowej, czyli zobaczymy, jakie faktycznie oczekiwanie użytkowników w tym kontekście będzie. Spójrzmy więc jeszcze raz na tą segmentację funkcjonalności. Ja wiem, że pojęcia te są bardzo szerokie i w dużym stopniu mogą być tematem indywidualnych dyskusji, więc oczywiście chętnie taką dyskusję podejmiemy. Natomiast chciałbym zwrócić Państwu uwagę na to, jak dużo elementów systemów przenika się między sobą. To jest coś, co właśnie wyróżnia nasz system. I to, co również jest taką naszą intencją przy budowaniu Warantikonu, to jest właśnie ta sztuczna inteligencja. Tak? Ona, ja wiem, że ten temat jest bardzo obszerny i wielu znawców dziedziny może podejmować sobie polemikę na ten temat, co jest sztuczną inteligencją, a co nie. Jednak te mechanizmy machine learning to jest coś, co już jest dosyć dostępne i po prostu to wykorzystaliśmy. Czyli udało nam się prowadzić do Warantikonu takie konfiguracje algorytmów, które na podstawie tych monitorowanych danych są w stanie mądrze je zaklasyfikować, czyli nie musi człowiek analizować tych danych, system to zrobi za niego. W procesie analizy danych kontrolujemy ich trendy oraz ogólną logikę. Dzięki temu chcemy doprowadzić do sytuacji, w której dysponowanie zadaniami będzie się odbywało bez udziału człowieka i człowiek będzie tak naprawdę rozwiązywał tylko te najważniejsze i takie najbardziej niestandardowe zjawiska. Wiedza o założeniach gwarancji połączona z tymi danymi metrycznymi, które określają tempo zużycia urządzenia, pozwala nie tylko przewidzieć, kiedy nastąpi lub powinno nastąpić to zdarzenie, ale także dostosować te zasoby ludzkie, tak? Czyli pomóc nam zaplanować, kiedy ma być dana czynność wykonana, jakich materiałów potrzebujemy, czy mamy te materiały na magazynie, albo na którym magazynie te materiały są, no i potem zrealizować dane zadanie. Staramy się kumulować maksymalnie dużo danych w jednym systemie. Ta akumulacja to także integracja z tymi innymi systemami, głównie z klasy ERP.
Wybraliśmy subiekta jako ten, z którym integrujemy się w pierwszej kolejności, głównie po to, żeby te czynności księgowe, które są wykonywane w kontekście czy to sprzedaży, czy to rozliczania, jak najlepiej współgrały z systemem serwisowym. Akurat no, mamy doświadczenie z subiektem, więc to było dla nas dosyć naturalne. Natomiast stworzyliśmy ten moduł integracji z systemem ERP na tyle uniwersalnie, że jest naprawdę bardzo prosty mechanizm podpinania się do każdego innego systemu ERP. No, tylko co trzeba pamiętać, to, że no, te systemy również są personalizowane, więc nie ma takiego mechanizmu, który by umożliwił nam zagwarantować to, że jednym pluginem zintegrujemy się z instancją każdego systemu ERP u każdego klienta. No, każdy może tam troszeczkę inaczej nazywać sobie pola, inaczej wykorzystywać ten system, albo co gorsza, nie w pełni go wykorzystywać. I wtedy no, pojawiają się takie elementy, które podczas tej analizy przedwdrożeniowej no, warto jest uzupełnić, no, ponieważ wtedy nie jesteśmy, jeżeli ich nie ma, no, to nie jesteśmy w stanie zapewnić pełnych funkcjonalności systemu. Więc serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wydaje mi się, że minęła właśnie godzina spotkania. Fajnie, że Państwo nam towarzyszyli i zachęcam do współpracy i do używania systemu.